Niezwykły las w kształcie krzyża. W Polsce rośnie las w kształcie krzyża z nasion poświęconych przez papieża. Nadleśnictwo Doylidy pochwaliło się efektami niecodziennego odnowienia lasu w kształcie krzyża. Wszystko z nasion poświęconych przez papieża Franciszka. Jak twierdzą przedstawiciele podlaskiego nadleśnictwa, jesieni przebarwiające się liście drzew to doskonały moment, by pochwalić się pierwszymi efektami nietypowego odnowienia w oddziale w Świętej Wodzie. I przypominają, że oryginalność odnowienia wynika z nadanego mu kształtu krzyża, który, o tej porze roku prezentuje się najlepiej. Kontur wypełniony został sadzonkami brzozy, podstawę utworzono z sadzonek świerka, wyhodowanych z nasion poświęconych przez papieża Franciszka, czytamy. Przypomnijmy, całe przedsięwzięcie miało swój początek z okazji 75-lecia istnienia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, 300-lecia Świętej Wody oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez miasto Białystok.